Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji porozmawiamy sobie o Marii Skłodowskiej-Curie, moim zdaniem najwybitniejszej Polki w historii. Niech się inne wybitne Polki w historii nie obrażają, ale no Maria moim zdaniem była najwybitniejsza. Urodziła się w roku 1867 w Warszawie. Zaborze rosyjskim, zmarła w 1934 roku we Francji. Pochodziła z rodziny inteligenckiej. Tatuś i mamusia pochodzili ze szlachty, ale w tym czasie, gdy urodziła się Marysia i jej rodzeństwo, to już nie miało tam dużego znaczenia, szczególnie, że to było po powstaniu styczniowym, gdzie z polską szlachtą walczono. Oboje mieli coś wspólnego z edukacją. Tatuś był uznanym matematykiem i fizykiem, czyli nie dziwmy się, że Marysia Skłodowska-Curie wyrasta nam na zdolną fizyczkę i chemiczkę. I z tego małżeństwa mama też, że tak powiem, zajmowała się edukacją, prowadziła stancję dla dziewczyn. I Marysia miała czwórkę starszego rodzeństwa, Zosię, która niestety zmarła w wieku 15 lat na taką chorobę zakaźną, tyfus, w dzisiejszych czasach praktycznie nieznana, no a wtedy, że tak powiem, będąca zmorą tamtych czasów. Potem był Józef, Bronisława, Helena i najmłodsza Marysia. Wszyscy, którzy dożyli dorosłego życia, otrzymali gruntowne wykształcenie. I tutaj, jeśli chodzi o samą Marysię, to mamy w podręczniku, że tutaj jest problem z wykształceniem kobiet na ziemiach polskich i tak dalej, i tak dalej. To jest w dużej mierze prawdziwe, ale to nie jest tak, że tego wykształcenia dla kobiet, jeśli one nie chciały, nie miały możliwości, bo tu Marysia miała możliwość, bo chociażby przez kontakty taty, to jakieś tam wykształcenie mniejsze lub większe było. Pomyślmy sobie, Marysia, Maria Skłodowska-Curie, wtedy jeszcze Skłodowska, bo jeszcze nie bez ślubu z Piotrem Curie, wyrosła do Francji w wieku 24 lat. Ona już jest wtedy w miarę wykształcona. Miała wcześniej kontakty z takim panem, który się zajmował chemią, który był jednym z asystentów Mendelejewa. Mendelejewa możecie nie kojarzyć, ale jak spojrzycie teraz lub kiedyś tam w przyszłości na salę chemiczną lub fizyczną, zobaczycie tablicę Mendelejewa i tam układ pierwiastków względem ich wagi atomowej. No i to wymyślił właśnie Mendelejew. Zaczął to szeregować, wtedy znano dużo mniej pierwiastków niż w tej chwili, a do odkrycia dwóch z nich przyczyniła się Skłodowska-Curie, bo już wtedy była po ślubie. Ale o tym za chwilkę. Marysia część takiego specjalistycznego wykształcenia otrzymała drogą nieoficjalną, że tak powiem, na takich, można powiedzieć, mniej lub bardziej tajnych naukach, że tak powiem, nieoficjalnych po prostu. I jak trafiła do Francji? W Polsce nie było możliwości uzyskania wyższego wykształcenia dla kobiet. Dość powiedzieć, że pierwsze kobiety na uniwersytecie tak oficjalnie pojawiają się w 1897 roku i to jest Uniwersytet Jagielloński, a nie na przykład Uniwersytet Warszawski, czyli zupełnie inny zabór. Jakby chciała, to w 1897 roku przyjęła sobie się do Krakowa. Myślę, że bez problemu, tylko że miałaby wtedy już 30 lat, czyli dosyć dużo jak na podejmowanie nauki w wykształceniu wyższym. Mogłoby się jej po prostu nie chcieć już. Marysia umówiła się ze swoją starszą siostrą Bronisławą, że ta Bronisława pojedzie wcześniej do Paryża, zainstaluje się tam, Marysia jej trochę pomoże z Polski, no, chociażby przysyłając pieniążki, a potem Bronisława pomoże Marysi z kolei się dostać do Francji. No i tak się stało w roku 1891. Skłodowska przyjeżdża do Paryża, zaczyna studiować na Sorbonie, czyli takim jednym z najważniejszych uniwersytetów na świecie, w Paryżu, gdzie uzyskuje specjalistyczne wykształcenie, już takie oficjalne, z dziedziny fizyki i chemii. Poznaje tam Piotra Curie. Curie, nie mylmy z Serkiem Curie, nie Curie, tylko Curie, żeby błędów nie było. Z którym, no, że tak powiem, łączy ich pasja naukowa, on też jest fizykiem, w pewnym sensie też chemikiem, więc zaczynają prowadzić wspólne badania na temat promieniotwórczości, wtedy, że tak powiem, dopiero nauki będącej w powijakach, czyli rozpoczynającej się.
No i po pewnym czasie przypadają tak sobie do gustu, że biorą wspólny ślub w 1895 roku. W ramach prezentu ślubnego dostają rowery. No widzicie, jak pięknie, rowery. I mają nawet zdjęcie w internecie, znajdziecie zdjęcie Skłodowskiej Curie i Piotra Curie, jak sobie tam prowadzą rowerki. Też wynalazek wtedy, że tak powiem, dosyć świeży, że tak powiem, takie nowocześniejsze. Ale o tym też dodam parę słów przy mówieniu o rozwoju chociażby motoryzacji. Skłodowska prowadzi swoje badania, które uwieńczone są, że tak powiem, odkryciem radu i polonów, takich dwóch pierwiastków polon na cześć Polski, które są, no i też zasady działania promieniotwórczości, jak to wszystko wygląda. Rozwijali badania takiego pana, który się nazywał Becquerel. Dostają Nagrodę Nobla w 1903 roku, dwa lata po jej ustanowieniu. Był taki pan, który się nazywał Alfred Nobel, szwedzki fizyk, wymyślił materiały wybuchowe, popularne TNT, dynamit, który no, służył częściej rzeczom destrukcyjnym niż konstrukcyjnym. No, można było tam wysadzić górę i powiedzmy przeprowadzić linię kolejową, ale też można było wysadzić mosty, żeby na przykład przeciwnik nie przeszedł, ludzie nie przejechali, coś w tym stylu. Więc wymyślił, że by też ten przychody z dynamitu i jego innych, powiedzmy, osiągnięć przysłużyły się rozwojowi nauki. Stąd nazwy, stąd różnego rodzaju nauki dostają swojego Nobla. Jest też pokojowa Nagroda Nobla, ale przyznawana nie przez Szwedów, tylko przez Norwegów, dosyć czasami kontrowersyjna. Nie zawsze dostają ją osoby, które dążą do pokoju, tylko chociaż tylko czasami po prostu jest to względem popularności, ale tu dużo byłoby o tym mówić, a często dostają osoby, które naprawdę tego czy dostawały, dostały osoby, które naprawdę na to zasłużyły. Skłodowska dostaje w 1903 roku Nobla razem z Piotrem Curie. Być może gdyby prowadziła samodzielnie badania, nie dostałaby tego Nobla, no to są jeszcze czasy nie do końca takie, powiedzmy, sprzyjające dla kobiet. I tu nie, wiecie, we Francji było super fajnie dla kobiet, ale nie do końca, bo w okolicach 1910-11 Skłodowska stara się dostać do Akademii Francuskiej, takiej prestiżowej organizacji naukowej, i nie dostaje się, bo jest kobietą, po prostu. Więc są jeszcze ograniczenia. W życiu Skłodowskiej, żeby już zmienić troszkę temat, parę razy dochodzi do takich traumatycznych wydarzeń. I pierwszy z nich jest wspomniana śmierć Zofii, jej starszej siostry, na ten tyfus. A dwa lata później, w momencie, w którym Marysia miała dopiero 11 lat, przy Zofii miała 9, potem miała 12, jak zmarła jej mama. Są to traumatyczne wydarzenia, które wpływają głęboko chociażby na życie duchowe Marysi. Ona od tego czasu uważa, że w Boga nie wierzy, że jej nauką w pewnym momencie staje się, znaczy jej Bogiem staje się nauka. I, że tak powiem, temu jest wierna do końca swoich dni. Innym takim traumatycznym wydarzeniem, które wstrząsnęło Marysią, jest śmierć Piotra Curie. On w 1906 roku wpadł pod wóz ciągnięty przez konie. Wtedy wozy, pojawiły się już samochody, ale taki transport konny jeszcze się odbywał powszechnie. Wpadł pod ten wóz, zostawił Marysię z dwiema córkami, w tym jedną około dwuletnią, Ewą, była jeszcze Irena starsza i ciekawostka taka, że Irena też dostała Nobla i też semi w roku 1937 za odkrycie sztucznego promieniowania wraz z swoim mężem, który się nazywał Joliot. Pewnie przekręciłem, francuski nie jest, że tak powiem, moją super mocną stroną. A druga córka, która się nazywała Ewa, zmarła 14 lat temu, była pisarką, dzięki niej życie Skłodowskiej Curie znamy z dosyć wielkimi szczegółami. Skłodowska prowadziła swoje badania i w 1911 dostała drugiego Nobla. Praktycznie za to samo, za rozwój badań nad promieniotwórczością rad i polon, czyli odkrycie tych dwóch pierwiastków. Tym razem Nobel z chemii. Jest jedyną kobietą do tej pory, która dostała dwa razy Nobla i
jedną z dwóch osób, która dostała Nobla z dwóch różnych dziedzin w swoim życiu, ale jedyną, która dostała z dwóch dziedzin naukowych, bo jest jeszcze, czy był, już nie żyje, pan, który dostał dwa razy Nobla, ale jeden to był pokojowy, drugi to był z chemii. Najwięcej Nobli dostał Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, ale to są nagrody pokojowe, to zupełnie inna kategoria. Było też jeszcze paru panów, którzy dostali po dwie nagrody Nobla, chociażby z fizyki, John Badier, czy Frederick, to był Anglik, Frederick Sanger z chemii. I tutaj, czyli widzicie, jest to początek wieku, ona już dostaje dwa razy Noble, jest to niesamowicie prestiżowa nagroda. Sprawia, że ta Skłodowska jest naprawdę szanowana. Ona kontynuuje swoje badania w kolejnych latach, aż do lat 20. Teraz jest czynna, że tak powiem, naukowo, aż podupada na zdrowiu, bo okazuje się, że badania nad promieniotwórczością są niebezpieczne dla zdrowia, o czym my w tej chwili doskonale wiemy, ale na początku wieku XX sobie z tego aż tak bardzo sprawy nie zdawano. I badania, które my wykonujemy jak najkrócej, czyli na przykład prześwietlenie, robiono, że tak powiem, godzinami, nie zdając sobie sprawy, że prowadzi to chociażby do raka. I Skłodowska pod koniec życia praktycznie przestaje widzieć, a umiera w zasadzie na chorobę popromienną, czyli taką związaną właśnie z wystawieniem się ciała na dłuższe promieniowanie. Umiera, chowają koło jej męża, a po II wojnie światowej w latach 50. zostaje przeniesiona do Panteonu, takiego miejsca, gdzie pochowani są zasłużeni ludzie dla Francji. Ona przez całe życie uważała się za Polkę bardziej niż za Francuzkę. No, jakby nie patrzył, ukształtowała się swoje się w Polsce. No, ale dla Francuzów też jest bardzo ważna, zresztą podobnie jak Fryderyk Chopin, który też uważał się za Polaka, ale dla Francuzów jest jedną z najważniejszych ich postaci. Ktoś się śmieje, że najwybitniejsi Francuzi nigdy nie byli Francuzami. Ale to taki żart. Okej, zostawmy teraz Skłodowską Curie. Wiemy najważniejsze rzeczy, dostała dwa razy Nobla, jeden z fizyki w 1903, drugi w 1911 z chemii. Była wybitnym naukowcem, ale też porozmawiamy sobie parę słów o innych odkryciach. XIX wiek zwany jest wiekiem odkryć, ale nie takich geograficznych, tylko takich, że tak powiem, dla ludzkości bardziej. Znaczy, odkrycia geograficzne też są dla ludzkości, ale tutaj chodzi o przydatność w życiu codziennym. I tak dalej, i tak dalej. Macie tutaj w podręczniku 125 strona, parę takich odkryć, ale ja też spróbuję parę słów powiedzieć o takich rzeczach trochę innych. W wieku XIX zaczyna się upowszechniać oświetlanie ulic. Wcześniej, no, jak się w domu, że tak powiem, zapaliło świeczkę, czyli tam jakiś ogień w kominku, no to było mniej lub bardziej jasno, no ale było to, że tak powiem, średnio, że tak powiem, wygodne. No, na polu, że tak powiem, jakieś tam pochodnie i dziękujemy, no nie? Więc jak ktoś nas dopadł w tak zwanej ciemnej ulicy, no to nie było, że tak powiem, o to trudno, bo większość ulic była po prostu nieoświetlona. Opracowano metodę oświetlania gazowego, gaz się palił, super fajnie, ładnie, przy czym technicznie to w mieszkaniach raczej było średnio możliwe, średnio bezpieczne, więc oświetlano ulice i już w 1807 roku zrobiono to w Londynie, potem w Paryżu, 10 lat później mniej więcej i przez cały XIX wiek oświetlano lampami gazowymi, w Krakowie od 1830. Mamy takie pozostałości w ramach ciekawostek. W Sugieńcach, jakbyście przeszli, dokładnie się przyjrzeli lampom takim wiszącym w podcieniach Sukienic, to tam one są gazowe. I jest taka jedna lampa jeszcze na ulicy Gazowej, gdzie była gazownia nomen omen w okolicach Kładki Bernatka, gdzie jest taka lampa też gazowa zostawiona. Oświetlenie elektryczne pojawiło się dopiero w XX wieku. No, żarówka jest wynaleziona w okolicach od 1879. Tutaj
Edison wynalazł, niezależnie od niego, mniej więcej w tym samym czasie wynalazł też w Wielkiej Brytanii słon, taki pan, który się nazywa słon. No ale Edison jest Amerykaninem, więc był bardziej znany, bo America is the greatest country, jakby ktoś się pośmiał lub nie. Aczkolwiek wtedy jeszcze nie była największym krajem świata, bo była to Wielka Brytania najbogatszym krajem. W każdym razie jest żarówka, ona się powszechnia, ale tak, żeby wejść do powszechnego użycia na ulicach, to dopiero XX wiek, bo oświetlenie, powiedzmy, iluś tam ulic było bardzo drogie na możliwości techniczne ówczesnych elektrowni. Taka ciekawostka, jest coś takiego jak spisek żarówkowy, czy było, gdzie wymyślono, że żarówki były wytrzymałe wtedy produkowane, paliły się ileś tam lat, paliły na biznes ścianą, żeby się biznes kręcił, więc sztucznie zaczęto skracać żywotność tych żarówek. Dzisiaj narzekamy, żarówka buf, paf, nie ma żarówki, nie? Ileś tam się wypali i nagle su. Jest taka żarówka gdzieś tam w USA, która się pali od 100 lat prawie że bez przerwy i z tym nie ma problemu, tylko że ona jest wyprodukowana przed tym spiskiem z ileś tam korporacji produkujących między innymi żarówki. Dogadało się pomiędzy sobą i zaczęli to skracać żywotność tych żarówek, żeby biznes się kręcił. I w tej chwili, jeśli chodzi o spisek żarówkowy, no to jest taki symbol dla skracania żywotności różnych rzeczy. Cały czas się mówi na przykład, o, ty masz stary samochód, to ci działa tam 30 lat, a te nowe to po 10 latach na złom idą. No to właśnie między innymi o to chodzi. Innymi takimi rzeczami, że tak powiem, przydatnymi, a powstałymi w wieku XIX jest upowszechnienie się transportu parowego. Pod koniec XVIII wieku już te pierwsze parowce gdzieś tam kombinowano nad nimi, a na początku wieku XIX transport parowy, czyli dokładamy do pieca, powstaje para, która pod ciśnieniem, gdzie napędza się statek chociażby, czy pociąg. No i tutaj przyspiesza się transport, można transportować też na większych statkach, więc jest super fajnie, bo wcześniej na żaglowcach, jak nie było wiatru, to czekamy, że tak powiem, na wiatr. No a tutaj niezależnie od tego, jaka pogoda była i tak dalej, można było sobie płynąć, czy też jechać pociągiem. No i przez cały XIX wiek ten, można powiedzieć, że wiek pary jest, która potem zostaje wyparta przez silniki spalinowe, ale to już jest raczej wiek XX. Jeśli chodzi o inne takie osiągnięcia właśnie z dziedziny transportu, to mamy powoli wkraczanie na rynek samochodowy, który rozwija się w drugiej połowie XIX wieku. Wcześniej znajduje się opony i połowa dzisiaj działających firm oponiarskich wiąże się właśnie z XIX wiekiem. Goodyear, Continental, Dunlop i tak dalej, to jest wszystko XIX wiek i pochodzą od osób, które wynajdowały różnego rodzaju rzeczy związane właśnie z oponami, czy tam Goodyear wymyślił technikę wytwarzania w ogóle gumy z kauczuku, potem Dunlop, taka pierwsza porządna opona i potem jakaś lepsza opona Continental i tak dalej, tutaj można byłoby naprawdę sporo o tym gadać. No jak wymyślono oponę, no to trzeba jeszcze coś wymyślić, żeby na tej oponie się kręciło, nie? No to tutaj akurat, i tu macie w podręczniku, 1885, Karl Benz wymyślił trzykołowy samochód. No i potem, że tak powiem, kolejni, że tak powiem, wynalazcy konstruują swoje samochody. W tej chwili mamy Mercedes-Benz, ponieważ Karl Benz miał żonę, która się nazywała Mercedes, tak bardzo ją kochał, że została uwieczniona w marce samochodu i jest Mercedes Benz. Jeśli chodzi o też mamy tak, wtedy też produkują tacy ludzie jak Daimler czy Maybach, jeden ze słynnych polskich duchownych, ma Maybach, symbol takiego luksusu, jak ktoś ma Maybacha, to też XIX wiek i też produkcja samochodów, która opowszechnia się już w wieku XX. Pierwsze samochody budziły postrach, mówiono, że krowy nie będą dawały mleka, a jeden z pierwszych takich przepisów związanych z motoryzacją jest nakaz, który zresztą krótko działał, ale działał,
że jakiś tam mężczyzna, czy tam chłopiec biegł przed samochodem i ostrzegał wszystkich, jedzie samochód, jedzie samochód. No, jechał samochód, nie? Ile w prasie było protestów, naprawdę ciekawe sprawy. Poczytamy sobie artykuły z początku XX wieku, to fajna sprawa, kiedyś polecam. Zresztą jeśli chodzi o statki parowe i tak dalej, to polecam Tomka Sawyera czy Hucka Finna, powieści związane z Markiem Twainem, takim ciekawym panem żyjącym w XIX wieku. Jak na waszą kategorię wiekową, pomimo tego, że są stare jak świat, to naprawdę eleganckie rzeczy przenoszą w inne czasy. Polecam dla bystrzaków. Trzeba jeszcze umieć czytać, nie? Startuję oczywiście. Okej. Z takich innych rzeczy, żeby już wam tu nie przedłużać, bo 20 minut, no to normalnie, kto to oglądnie, to powiem jeszcze, że tak powiem, taką ostatnią rzecz. W XIX wieku pojawia się lodówka. Pojawia się, ale upowszechnia dopiero w XX. Kombinowano i oczywiście dlaczego kombinowano, żeby powstała lodówka? Dlatego, żeby piwko w wakacje można było spokojnie produkować. Jak będziecie starsi, to będziecie mogli korzystać. W tej chwili, chociaż dzieciaki w waszym wieku pod koniec średniowiecza i wiek w nowożytności piły piwo i bardzo dobrze, bo było dużo zdrowsze od wody. W wodzie było dużo zarazków. Jeśli była to woda, powiedzmy, płynąca z jakiegoś źródełka, to ok, ale jak była, powiedzmy, stojąca, to w niej po prostu się rozwijały zarazki, masa chorób, których nie umiano leczyć. Więc pito piwo, bo po fermentacji było dużo zdrowsze. Ale też oczywiście nie miało tych procentów tam, 2% średnio, max 3, to już, że tak powiem, uważano za mocne piwo, czyli takie trochę, no, woda trochę to mocniejsza, że tak powiem, ale nie będziemy tutaj wchodzić w tematy browarnicze. W każdym razie lodówka, taka chłodziarka, bo lodówka to jest pojęcie takie, powiedzmy, pospolite. Chłodziarka wiąże się z właśnie z piwem, druga połowa XIX wieku, a jej wprowadzenie, że tak powiem, na potrzeby moje, twoje, twoich pradziadków i moich pradziadków, to są okolice I wojny światowej, początek XX wieku, taka lodówka już nie chłodzi wielkich kadzi piwa, tylko chodzi do domu i chłodzi domy, a do tego jeszcze, że tak powiem, rzecz bardziej rozwinięta, czyli zamrażarka, to jest w okolicach II wojny światowej, czyli 1939 rok, chłodziarko zamrażarka. I tutaj sławiła się w takich rzeczach firma, która do tej pory istnieje, nazywa się Electrolux. No i produkowała i produkuje elektryczne lodówki. Jeśli chodzi o przechowywanie żywności, ważne jest też wynalazek konserwy. Możemy śmiać się z konserw, nie konserw, ale one zrewolucjonizowały właśnie takie przechowywanie żywności, z którym był problem. Jeśli chodzi o właśnie, wspomnę jeszcze chwilę, tak minutkę, zanim wynaleziono lodówkę, przechowywano żywność w taki, no kombinowano, jak to przechowywać żywność. Na wiosnę wyrąbywano lód z rzek pobliskich, do takich piwniczek go wrzucano i on sobie to opił się aż do końca wakacji, mniej, w zależności od tego, jaki był rok, ale to było zawodne, że tak powiem, część żywności się psuła, a wynalezienie takich lodówek, no to jest rewolucja, jeśli chodzi o przechowywanie żywności. I taką rewolucją była też konserwa, wynaleziona jeszcze za Napoleona, czyli w okolicach 1810 roku, co też przedłużało żywotność, że tak powiem, żywności. No i też ważnym odkryciem jest już w latach 60. XIX wieku tak zwana pasteryzacja od pana, który się nazywał Ludwig Pasteur, czyli podgrzewanie żywności do takiej temperatury, żeby zabić drobnoustroje. No i to się stosuje głównie przy mleku, że tak powiem, mleko pasteryzowane lub niepasteryzowane. No, żeby przedłużyć żywotność, to możliwość spożycia, że tak powiem, danych rzeczy. Ostatnia rzecz, o której zapomniałem, to początek XX wieku, to też są pierwsze motory. Pierwszy motor, taki jeden, pierwsze motory ogólnie, nie jeden, nie powiem wiele, to wsadzenie silnika na rower, no i kombinowanie. Między innymi Harley Davidson w ten sposób powstał w 1903 roku. Dwóch chłopaków, jeden się nazywał, miał nazwisko Harley, drugi Davidson. W USA mieszkali sobie w stanie Milwaukee, jeden z takich stanów w USA.
i wymyślili sobie motor. Zaczęli w 1901, dwa lata im zajęło, zanim pierwszy taki już motor sprzedali, a teraz to jest najsłynniejsza marka, że tak powiem, motocykli na świecie. Niektóre z nich ważą tonę, no i jak was stać na Harley'a, no to jest prestiż, że tak powiem. Dziękuję bardzo, myślę, że 25 minut jest potąd. Kto wytrwał, temu gratuluję. Jakieś pytanie bonusowe? Nie, myślę, że daruję wam. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia. Do usłyszenia.